Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Ten wstęp dla Was nagrywam na końcu, bo przejrzałem i przeanalizowałem nagrania z wczoraj. Wczoraj cały dzień miałem tą kamerę w akcji i mogę powiedzieć tak, jest bardzo dobra pod kątem jakości obrazu, świetną ma stabilizację, niewielkie wymiary i samą masę tego modułu głównego. Gdyby ta kamera miała kilka takich podstawowych rozwiązań, takich ułatwiających życie, jak na przykład możliwość zastosowania karty pamięci w tym głównym module, wymiany osłony obiektywu, tak jak jest w GoPro 9, 10 czy wcześniej 6 i 7, gdyby materiał obudowy był mniej podatny na zarysowania, a sama kamera miała większej pojemności akumulator, mielibyśmy naprawdę super rozwiązanie. Szkoda też, że nie możemy kupić samego modułu głównego kamery z ładowarką bez tego modułu wyświetlacza i korzystać na bazie aplikacji, gdzie moglibyśmy na przykład zapłacić 1500 zł i mieć super malutką kamerę, tak jak było w przypadku GoPro Session. I w tym materiale pokażę Wam za kulisami cały swój dzień, jak przygotowałem testy, jak je przeprowadziłem, jakie są efekty i jak wygląda jakość w porównaniu do Hero 10. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jest to materiał typowo vlogowy i nagrałem go właśnie po to, żeby można było ocenić przydatność tej kamery dla Ciebie. Tu mamy całość, którą dostajemy za kwotę 2500, moduł główny kamery, następnie moduł zasilający razem z wyświetlaczem. Tutaj jest głowica do statywu, czyli mamy gwint statywowy po odkręceniu, a także możliwość przyklejenia do powierzchni płaskich, mocowanie do GoPro i do tego typu akcesoriów, plus do tego sam medalion do noszenia na uprzęży, na ląży. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Los tak chciał, że trafiła w moje ręce Action 2. Wymyśliłem scenariusz na mniej więcej 6 różnych scenek, może być plus minus 2, bo kreatywność w ciągu dnia się rozwija. Nie będę poświęcał na nią dużo czasu, bo ja po prostu nie mam czasu na takie rzeczy. To jest bardziej smartwatch. Pierwsze wrażenie jest takie właśnie, że zaraz mi albo spadnie, albo się zarysuje i zniszczy i trzeba będzie kupować care albo coś podobnego. Najgorzej jak ją zgubię. Teraz zamontowałem na samochodzie i już widzę, że ten form factor, czyli ta forma kamery, bardziej przypomina smartwatcha niż kamerę sportową. GoPro trzyma się jak taczka na budowie, jest odporna. Natomiast to mi wygląda na to, że przy pierwszym, mocniejszym zakręcie, albo jak przyspieszę, to mi wszystko spadnie, więc już widać, że 2500 można mieć, a można nie mieć. Może być różnie. To, że ta kamera jest uruchomiona, widać z tyłu. Jeżeli chcę nagrywać, teraz ta kamera nagrywa i zobaczcie, że nie mam z przodu żadnego sygnału o tym, że ta kamera nagrywa. Nie mam żadnej lampki świecącej, nic kompletnie. Czyli jeżeli nagrywam vloga, no będzie ciężko, jeżeli nie mam tego ekranu dodatkowego, tego modułu z ekranem. W sekundach zaczyna mi nagrywać i zaczerwono ją lampkę z przodu, prawda? Jasna sprawa. Teraz pokażę. To było z GoPro i zobacz, że GoPro ma głośnik, a ta kamera nie ma głośnika. Nie wiesz, czy nagrałaś audio. Bateria już jest słaba w tej małej.
i teraz sytuacja jest taka, że wróciliśmy faktycznie z morsowania. Tu jest taka migająca lampka, bardzo wolno zielona. Nie mam tu żadnego wskaźnika. Słuchajcie, to co chciałem powiedzieć jeszcze, co jest charakterystyczne i to co mi się narzuca, teraz przygotowuję na Zgula i zobaczcie, że tak naprawdę ta kamera sama w sobie, bez akcesoriów, to nie za bardzo działa. Więc jeśli przyjmujemy odpowiednią masę, to należałoby policzyć i doliczyć i gabaryty, i masę razem z akcesorium do montażu. Teraz mam taką sytuację, słuchajcie, że mi brakuje już zapisu na tej pamięci wbudowanej i niestety, ale muszę z czegoś zrezygnować. To bardzo boli, bo nawet nie wiem, co wywalić, ale coś muszę, żeby zarejestrować ten ostatni lot. Zabezpieczyłem tę kamerę, żeby mi nie wypadła. Niski poziom naładowania baterii. A przed chwilą jeszcze było dobrze. Można jeszcze nagrać 28 sekund. 1% baterii pozostał. Słuchajcie, zrobimy podsumowanie tego pierwszego dnia z Action 2. Ja nie będę miał długo tej kamery, ale mogę powiedzieć tak, używałem jej tak jak każdy by używał, czyli wziąłem ją po prostu naładowaną na full, z pustą pamięcią na pół dnia, właściwie dwa razy na 2 godziny. I mogę powiedzieć tak, 2 razy się całkowicie rozładowała i też nie mam pamięci, to 20 GB to jest za mało trochę, a używałem cały czas tej kamery tylko z modułem podstawowym, bo tak jest mi potrzebna. Ogólnie kamera powinna kosztować może 1500 zł, wtedy byłaby fajnym produktem. Jest bardzo delikatna do FPV, moim zdaniem na pewno nie, nawet z tymi wydrukami. To i tak jest zbyt delikatne, a to na pewno nie jest coś, czym możemy rzucać, czy możemy dopiąć na przykład do roweru górskiego i zrobić porządny downhill i tak dalej. To samo z FPV. Ja widzę, że bardzo szybko by ta kamera u mnie się zniszczyła, bo nawet nie widać. Jak jesteś w akcji, potrzebujesz coś zrobić i liczyć na sprzęt, to właśnie w tym momencie tego brakuje w Action 2. Chyba tyle po pierwszym dniu. Jak będę miał możliwości, to pokażę trochę więcej. Jak macie jakieś pytania, to bardzo proszę, mam tą kamerę mniej więcej do czwartku. Mogę jeszcze nagrać 1 albo 2 odcinki. Tu jest jeszcze taki numer, że ja de facto nie mogę wykorzystać teraz tych plików, bo one są w tym głównym module. I właśnie odkryłem sposób na to, żeby zgrać je do karty pamięci, tutaj na dole. Przesył trwał jakieś 19,5 minuty, bo ja włączyłem ten stoper dopiero jak zacząłem przegrywać. Ale mniej więcej 19,5 minuty, teraz mam informację, że jest wszystko ok. Popatrzymy na te pliki. Teraz podpiąłem całość do kompa i mam komunikat, podłączono komputer i faktycznie widzi te pliki.